Cześć wszystkim, witam w kolejnym filmie. Dzisiaj zajmuję się tą oto zgrabiareczką. A pokażę wam, co jest przy niej do zrobienia. Widzicie? Może wycę ręce, się nie ubrudzę za dużo. Widzicie, żeby cokolwiek się tutaj kręciło poza tym wałkiem. Ten piękny dźwięk w przekładni. Muszę ją rozebrać i zobaczyć, co tu się stanęło. A już raz, dwa albo trzy razy było robione ta ośka tu z tym trybem. Bo to z początku był ten typ tutaj. Ten typ osadzony luźno na tą ośkę i tak no trochę chodził i się wyrywał z tych zabezpieczeń, z kołków. To są kołki? Coś takiego, zabezpieczenie kołkowe czy coś takiego to się nazywa, czy kołek sprężynujący. No, w każdym razie wiecie, o co chodzi. To no, ostatni raz to ten mój słynny tokarz robił. No to wrzucałem wam zdjęcie, że do tej ośki dorobił taką tuleję. Ona była w środku rozwiercona mniejszym otworem, podgrzana na gorąco i wsunięta ta ośka była w tą tuleję. Także jak to ostygło, no to się skurczyło, no i chwyciło, tokarz mówi, że to jest nie do ruszenia, ale tak dla pewności jeszcze tam wziął dookoła, obspawał. Wcześniej to zaczynały tak tryby strzelać, że ten atakujący poszedł trochę do góry i przeskakiwał po tym, to się nazywa koło zębate bardziej, po tym kole zębatym. Przeskakiwał, no i to straszny dźwięk wydawało. A teraz jak u kuzyna grabiłem, no to się cichutko zatrzymało, wam powiem. Się cicho zrobiło mi za plecami, obracam się, wszystko stoi, wałek się kręci. Kurczę. To jest dociągnięte. Ładnie to jest dociągnięte. Bo to z początku to wam powiem, że wypadało. A dlatego tu jest nakrętka wspawana. Bo tam już się przekręciło trochę to oryginalne, co było. No to wspawaliśmy nakrętkę i to jest tak mocno dociągane, bo inaczej to wyskakuje. Bo to się tutaj trzyma jedynie na tym segerze i na tej śrubie, na niczym więcej. Muszę ten drugi znaleźć, bo ten jest do ściskania, a ten drugi do rozciągania. Jedna strona puściła, drugą trzeba trochę młotkiem puknąć. Gdzieś przyłapała. No dobra, segę mam. Kurczę, który ja tu wyciągałem. Może i to. Nie wyciągnę tak tego. Czym to? Thank you.
już prawie poszło. Nie, pęknie ci. Jak ci ten kapturek pęknie, to już możesz to wyrzucić. Lepiej beczką tego ni. Nie mówmy tego widzom. Bo znowu powiedzą, że cięgno źle ustawił. Czemu to się kręci? Ała. O! Urwał się ten. O kurde. No pięknie. Tokarz nie będzie szczęśliwy. Jak on to zobaczy, zapyta: chłopok, jak ty to żeś zrobił? Przecież to niemożliwe, żeby taka ośka pękła. To tam co robił? No tam co robił? To co miało być dzieci po dzieciach. No i zalewał całą tą ośkę, trzeba wyciągać. Znowu. No po prostu pięknie. Nie, te drugie. Raczej palce nie podkładaj. Ach, idealnie. Wyciąg. Łącznik. No. O kurde. Czy masz to w pionie? No nawet. Bo muszę iść z drugiej strony, bo jak to poleci, żeby za mocno nie... Dobra. Prawie idealnie. Od tej strony trzeba czymś jakąś kawałek. Może rurki. No dobra, prawie to wyszło. Trochę to sobie na przejściu postawiłem, ale trudno. Może gdyby taki młoteczek był, w sumie rurki może nie będę potrzebował, tylko drugi młotek. Ale drugi młotek nie wiem, czy stać mi. Ty patrz, wypatrz się, stać się. Ła. Nie, to zły pomysł. Przydałoby się coś pełnego w środku. No i tak cały ten wałeczek, cała ta ośka w okazałości wygląda. To właśnie...
ta część tutaj jest dorobiona przez stokarza. I to mówił, że tego nie ruszę. No ale nie uwzględnił, że to się może w tym miejscu urwać. Ale zobaczcie to. Nie wiem, co on za materiał wziął. Jak ja młotkiem na tym takie ślady zostawiłem, to jest... Dobra, nadszedł czas, żeby to złożyć w końcu, bo już trochę tu leży. Nie było potrzebne, trochę pracy było. Także sobie leżało. Jak widzicie... A, tu nie położę, bo to łożysko się zabrudzi. Jest zrobione tak, jak było. Zaraz wam jeszcze przyniosę jedną rzecz, żeby wam pokazać. Takie coś zabrałem tokarzowi. Tak jak teraz to było. To jest ta stara tuleja. No, tuleja. Tutaj to stare przedłużenie. O, w ten sposób. Jak widać, tokarz mówi, że tego nie mógł wyciągnąć. To tu jest stoczone, jak widzicie, prawie do zera. To jest stoczone. No i młotkiem uderzone, żeby pękło. Tak to dobrze jest zrobione, osadzone na tym wałku. Że po prostu się tego nie ściągnie, dopóki się tego nie stoczy do zera i jakoś nie uderzy młotkiem, żeby to pękło. Mówiłem mu, tokarzowi, że fuszerkę odwalił. To skomentował to tak, że mówi, po zewnątrz, zobacz, miałeś ładnie pęknięte, po zewnątrz było twarde, a tylko w środku było trochę takiego miękkiego. No, nie mówiłem mu, że to chcę sprzedać, tylko że ma to teraz lepiej zrobić niż to poprzednie. To wiecie, z czego to jest zrobione? To jest półoś od ciężarówki. Mówi, jak to ci się zepsuje, to mówi, no nie wie. Jest. O, to tu jak widzicie, jest taki klin. No i on trzyma te koła, żeby one się nie obracały. Ciekawe, jaki na to kiedyś sposób mieli w serwisie, jak musiał to serwis zrobić autoryzowany. Jak była nowa, to pewnie do serwisu nie trafiało. Jest. Oczkowo, bo tego zaraz. To się nie ukręciło, tylko ułamało. I to nie przez to, że atak szedł za bardzo w robotę, ani za mało. Bo z początku, jak ją kupiłem, na drugi rok, właśnie tu pod to koło talerzowe, kupowałem podkładki. Tam chyba 2 mm czy coś takiego i podkładałem, bo to za mało brało, za mało w robotę szło, było na tym ataku widać. I teraz jak stokarzem patrzyliśmy, no to prawie do samych tych wycięć jest ten atak wyrobiony, więc w robotę szedł prawidłowo.
kończymy bieg. I zobaczcie. Sprzęgiełko. Też działa. I to w miarę lekko. No i co? No i działa. A, nie powiedziałem ile Tokarz. Tokarz za tą zabawę wziął. A mówi, było ciężko, bo to trzeba było ściągnąć. Tamto z tego ataku wyciągnąć. Także no, za ściągnięcie tego, wyciągnięcie tamtego i dorobienie powtórnie tego samego elementu skasował mnie 150 zł. No, ale maszyna działa, to najważniejsze. No i co? Pozostało mi jedynie tą osłonę na wałek założyć, tamte elementy spiąć, ale to w odwrotnej kolejności niż to rozbierałem. Już niedużo pracy mi zostało, także nagrywał tego już nie będę. No, jeżeli się Wam podobało, zostawiajcie kciuki w górę, tu macie kanał, jeżeli Wam się podoba. Zapraszam do zasubskrybowania, tutaj macie playlistę, film albo playlistę. Tutaj film wybrany dla Was, jeżeli nie widzieliście, to zapraszam. No i co, do następnego. Cześć, trzymajcie się.